Trendzik młodzieńczy. Tak naprawdę około 70-80% młodzieży zmaga się z problemem trądziku. Może on mieć postać łagodną lub bardziej inwazyjną z większą ilością grudek i zaskórników. Tak naprawdę zawsze ma on postać zaskórnikową, otwartą lub zamkniętą, grudkową, czasami mogą to być również torbiele czy cysty. Trądzik powstaje tak naprawdę u nas od wewnątrz. Bardzo ważna przy trądziku jest dieta. Jeżeli młodzież spożywa duże ilości cukru, duże ilości pożywienia przetworzonego, instans, solonego, napoje gazowane, jest wtedy wzmożone wytwarzanie nadmiernej ilości tłuszczu, który również wychodzi nam właśnie na twarzy. W postaci również trądziku. Bardzo ważna przy trądziku jest odpowiednia pielęgnacja. Musimy pamiętać o odpowiednim oczyszczaniu tej skóry, ale co jest ważne, nie możemy tej skóry wysuszać. Dlatego wybierając preparaty do zmywania, muszą to być delikatne żele, toniki, kremy, które nam oczyszczają tą skórę, ale nie wysuszają. Oczywiście mitem jest korzystanie ze spirytusu i mocnego wysuszania, ponieważ ma to odwrotny skutek i jeszcze jest impuls do skóry, że skóra jest odwodniona i wtedy wytwarza jeszcze więcej tłuszczu i jeszcze bardziej zapychają się pory. Co jest ważne, to odpowiednie oczyszczanie i zmywanie. Nie należy oczywiście stosować żadnych mydeł, ponieważ to jeszcze bardziej nam tą skórę odtłuszcza i ściąga nasz naturalny płaszcz lipidowy. Co bym proponowała, to żele łagodzące, żele zmywające z dodatkiem oczywiście wody. Następnie to jest stosowanie toniku, który nam neutralizuje skórę i krem nawilżający. Bardzo ważne jest, aby pamiętać o tym nawilżaniu, żeby ochronić tą skórę przed czynnikami zewnętrznymi, również przed słońcem. Jest wiele sposobów na pozbycie się, czy też złagodzenie trądziku. Jeżeli jest trądzik grudkowo-krostkowy, są wykwity ropne, na pewno nic nie możemy z tym zrobić u kosmetologa. Warto jest wtedy pójść do dermatologa i zastosować leczenie albo doustne, albo leczenie maściami, które nam złagodzą wykwity ropne. Jeżeli mamy zaskórniki otwarte, zamknięte, wtedy możemy już stosować różnego rodzaju zabiegi u kosmetologa. U kosmetologa możemy wykonywać wiele zabiegów oczyszczających na skórę z trądzikiem. Może to być na przykład zabieg oczyszczania ultradźwiękami kawitacją, która nam ściąga martwy naskórek i zapobiega wytwarzaniu zaskórników oraz trądziku. Kolejną metodą są również peelingi chemiczne, które nam również łagodzą stany zapalne oraz ściągają martwy również naskórek i skóra jest wtedy i rozświetlona, i napięta.